W salonie obchodziliśmy nasze rodzinne uroczystości. Imieniny męża, moje i dzieci były zawsze w naszej rodzinie wielkim świętem. Jednego roku moje imieniny wypadały, kiedy mąż był w Genewie, mógł więc tylko wysłać depeszę z życzeniami. Po jego powrocie otrzymałam śliczne prezenty, z których najmilej wspominam patefon i płytę fleta. Była to moja ulubiona kołysanka. 23 czerwca wypadają imieniny Wandzi. Któregoś roku mąż był w tym czasie na kuracji w Druzgiennikach, a ja z dziewczynkami w Sulejówku. W Wilię tego dnia przyjechała do nas kochana ciocia Hala. Przywiozła list od męża z życzeniami dla Wandzi, z prośbą, aby rano położyła ten list przy śniadaniu pod jej talerzem. Wynikało z tego listu, że jeden pan jęczy i szlocha, nie mogąc przyjechać na jej imieniny. Oczywiście domyśliła się od razu, że to tatuś ten list przysłał. Po krótkiej chwili radości zaczęła się martwić, bo przecież ten list oznaczał, że tatusia na imieninach nie będzie. Do pokoju przyszła również i Jagusia. Nie martw się, mówiła. Masz jeszcze cały dzień przed sobą, a po tatusiu wszystkiego można się spodziewać. Po obiedzie nagle usłyszeliśmy znany stukot zajeżdżającego samochodu. Dziewczynki wybiegły do ogrodu. Rzeczywiście, przed domem stał samochód, a w nim tatuś. Imieniny męża nieodmiennie przewracały normalny tryb życia w Sulejówku. Goście zatłaczali pokoje od rana do wieczora. Krewni, przyjaciele, bliscy znajomi, reprezentacje wojskowe, POW, legioniści, przedstawiciele najrozmaitszych organizacji i wiele, wiele innych osób przybywało nawet z krańców Polski, aby zapewnić męża o swej lojalności, przywiązaniu i miłości. Każdego trzeba było przyjąć osobiście. Wieczorem salon był pełen kwiatów, owoców, słodyczy i prezentów różnego rodzaju. Największą przyjemność sprawiali mężowi ludzie prości, dawni szeregowi z legionów, chłopi i robotnicy, z których nie jeden szedł pieszo przez cały dzień do Sulejówka. Chłopi przynosili ze sobą jaja, masło, ser, domowe wino, a czasem nawet żywe ptactwo i zwierzęta. Pamiętam, że na jedne imieniny mąż dostał 2 psy, przeszło 10 królików, 1 owcę, sarenkę, lisa, gęś i wojowniczego koguta. Mąż rozbrojony tymi prezentami stanowczo odmówił pozbycia się tego zwierzęcia. Tradycja obchodzenia imienin męża w szerszym, pozarodzinnym gronie rozpoczęli legioniści podczas I wojny światowej. W roku 1914, gdy wyruszał na wojnę, ofiarowano mu malutki obrazek Matki Boskiej Ostrogramskiej w srebrze. Obrazek ten nosił zawsze przy sobie, aż do ostatniej chwili życia. W roku 1915 wraz z życzeniami ofiarowali mężowi złoty zegarek z napisem: kochanemu komendantowi korpus oficerski. Gdy w roku 1931 dzień jego imienin przypadał w czasie jego pobytu na Maderze, otrzymał również mnóstwo powinszowań od bliskich i obcych ludzi. Przesyłki liczono w tonach.